Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kontrolowana. Dobry państwu. Jeszcze raz musimy powiedzieć dzień dobry panie mecenasie, witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I takie mam właściwie pytanie, jak to możliwe, by w demokratycznym państwie prawa i swobody działalności gospodarczej działy się takie rzeczy? A zacznijmy od Kokomo, bo pan reprezentuje Sopot w tym procesie z właścicielem klubu Kokomo. Tak naprawdę jest to proces o naruszenie dóbr osobistych, tak? Bo rozumiem władzę... Dwa żądania. Jedno dotyczy czynów nieuczciwej konkurencji, bo miasto Sopot też prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Sopotu jako gmina, a drugie naruszenia dóbr osobistych, czyli podważenia dobrego imienia Sopotu w kraju i za granicą. Jak to jest możliwe, panie mecenasie, że w Polsce jest taka możliwa taka kpina z nas właściwie wszystkich? Czy to nie jest kpina? Czy to jest po prostu swobodna działalność gospodarcza, że ktoś sprzedaje alkohol po cenach, no można by powiedzieć, kosmicznych i nic sobie z tego nie robi, że nawet, nie wiem, wszyscy o tym mówią, napiętnują, prokuratura prowadzi jakieś śledztwa i tyle. Znaczy, temu przeszkadza takiej działalności artykuł 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który mówi, że nie wolno takiej działalności prowadzić, która jest sprzeczna z zasadami uczciwego kupiectwa, mówiąc najkrócej, tak prostym językiem. Nie można sprzedawać alkoholu po 20 razy wyższej cenie niż cena w detalu, już nie mówię, że w hurcie. Można, bo w praktyce oni to robią i to wciąż. Tak, ale można tego zakazać. Czyli może, mówiąc jak Szwajk, nie wolno, ale można, tak? Nie wolno tego robić. Jeżeli sąd stwierdzi, że ta praktyka jest naganna, to można ją potem wyegzekwować już w sposób zupełnie inny. Dlaczego tylko Sopot się zdecydował na taką drogę prawną, chociaż kilka miast zapowiadało, że się przyłączy? Wiadomo, że na pewno taki proces wytoczył Wrocław. 22 lutego będzie pierwszy termin w tej sprawie, bo dzwonili koledzy z Wrocławia i o tym informowali. Natomiast dlaczego? No może nikt nie wpadł na taki pomysł, że istnieją inne instrumenty prawne, poza karnymi, które pozwolą uzyskać ten sam efekt, czyli zakazać działalności w określony sposób, a nie zakazać działalności jako takiej. A dlaczego miasto nie domaga się, nie wiem, jakiegoś wielomilionowego odszkodowania, czegoś takiego? Bo chodzi o to, żeby uzyskać najpierw stwierdzenie, że te działania są bezprawne. Jeśli takie uzyskamy stwierdzenie, ono jest najprostsze, najkrótsze postępowanie, to wówczas możemy pójść dalszymi krokami. Nie tracimy niczego, mamy czas na to. Ale jeśli będziemy w tym procesie szukali odszkodowań, innych rzeczy, to go wydłużymy niebotycznie, a działalność będzie trwała. Panie Zasia, czy jest możliwość takiego skutecznego wyeliminowania takich praktyk, czy za każdym razem, z każdym właścicielem, którego klub będzie się raz nazywał tak, a potem jeszcze inaczej, trzeba będzie chodzić do sądu? To znaczy, jeżeli raz się uzyska takie rozstrzygnięcie sądu dotyczące konkretnych sytuacji faktycznych, to inne organy będą podejmowały szybsze działania, bo będzie wiadomo, że tego nie wolno. Do tej pory nikt nie próbował tego w ten sposób utemperować. To jest pierwsza próba i myślę, że bardzo skuteczna. Mhm. Tylko trochę mnie martwi taka statystyka. Prokuratura rejonowa w Sopocie 9 takich spraw prowadziła przeciwko firmie Kokomo. 6 razy umorzono, 2 razy odmówiono wszczęcia postępowania, no jedno postępowanie zawieszone. To nie jest zbyt duża skuteczność, jeśli chodzi o organy ścigania. Ale w tej chwili wszystkie sprawy trafiły do prokuratury okręgowej w Gdańsku, zostały objęte łącznie ze sprawami, które wnoszą panie, które pracowały w tych klubach, którym nie zapłacono wynagrodzeń i teraz ktoś będzie miał ogląd całości sprawy i myślę, że to się zupełnie zmieni. Tym bardziej, że chcę powiedzieć, że we Wrocławiu prokuratura zadeklarowała, że przystąpi po stronie miasta do procesu cywilnego, a więc się zaczyna dziać już jednak coś zupełnie nowego. To jest jedyny taki klub, który sobie tak wymyślił w Polsce, żeby tak na taką skalę i w taki sposób działalności jedyny, bo na całym świecie te kluby istnieją, ale tam są pewne normy. Można sprzedać alkohol za cenę 3 razy wyższą, nikt nie śmie sprzedać drożej. Czyli zamiast za szampana, nie wiem, 100 zł to 300, albo tak, zamiast 300 nie, zł to 900, zamiast tak? 100, 2000 jak w Polsce. Tym, przynajmniej w tym konkretnym przypadku. To idźmy dalej. Jak to możliwe, by w demokratycznym państwie prawa działy się takie rzeczy? Trybunał Praw Człowieka uznaje, że naruszyliśmy konwencję praw człowieka w sprawie więzień CIA. Nasz minister spraw zagranicznych mówi, że wykonamy wyrok, czyli zapłacimy tym więźniom CIA, którzy siedzieli w Kilkutach, a my przecież oficjalnie właściwie ciągle twierdzimy, że nic nie było i właściwie nic się nie stało. Czy Trybunał wydał wyrok przedwcześnie? Ponieważ Trybunał nie chciał zastosować polskiej prośby do udostępnienia akt Trybunałowi. Trybunał wydawał wyrok trochę w ciemno, nie znał w ogóle akt z polskiej sprawy, ponieważ Polska poprosiła, żeby udostępnić akta Trybunałowi sędziom, ale w taki sposób, że nie przeciekną informacje stąd do terrorystów. Jak oni są doskonale zorganizowani, jak potrafią korzystać z nowoczesnych technik, wszyscy wiemy. A jak dziurawy jest Trybunał, wiemy choćby po sprawie Katyńskiej, gdzie 2 dni przed wyrokiem był uznany wyrok. No więc proszę wybaczyć, ale tu chyba Polska zadziałała bardzo rozsądnie. Terroryści nie powinni dowiedzieć się o pewnych rzeczach. Polska poprosiła, udostępnimy wszystko, ale w sposób taki, który gwarantuje nam bezpieczeństwo i jeszcze jednemu państwu.
Trybunał Europejski Praw Człowieka nie ma jurysdykcji w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale orzeka o Stanach Zjednoczonych. My mamy z nimi określone sojusze i musimy tego też przestrzegać. Więc Trybunał po prostu pochopnie podjął decyzję za wcześnie. Powinien poznać całość sprawy i wtedy ocenić, jaką podjąłby decyzję, nie wiem. Ale powinniśmy płacić, czy pójść, że tak powiem, na przysłowiowe udry, skoro my uważamy, że coś jest nie w porządku, nie będziemy płacić. Niestety wykonujemy również wyroki jako ludzie, które nam się nie podobają. Państwa też się powinny wykonywać. I uważam, że niestety zapłacić trzeba, bo taka jest zasada. Natomiast powinniśmy doprowadzić do reformy Trybunału. Właśnie, o to chciałam zapytać, bo dwa lata temu, jak rozmawialiśmy o tym wyroku, o tym rozstrzygnięciu w sprawie rodzin katyńskich, które pan tam reprezentował, to pan wówczas mówił właśnie, że krytykując Trybunał, że potrzebna mu pewna reforma. Ale ja nie widzę żadnych przymiarek do tej reformy. No bo państwa muszą się na to zgodzić. To jest musi być ogólna zgoda wszystkich państw. No, moim przekonaniem najważniejszą rzeczą jest sposób wyboru sędziów. Dzisiaj sędziowie są nominowani przez państwa i zależni od nich. Gdyby państwa składały kandydatury sędziów, a wybierał je Parlament Europejski, te osoby, byłaby inna sytuacja. One by miały mandat zupełnie inny. Jakby osób, przecież wszystko zależy od ludzi. Nie zależy od ludzi. Niestety ludzie mają swoje określone cechy. Trybunał i składa się z osób, podkreślam, nominowanych przez państwa, a nie wybranych przez Parlament. Jeżeli te osoby miałyby mandat ze strony Parlamentu, czułyby się o wiele, wiele mocniej. No bo wybrał je Parlament Europejski, one tylko przed nim mogą się czuć ewentualnie odpowiedzialne. Dzisiaj jest inaczej. I proszę zwrócić uwagę, jeżeli tak silne państwo jak Rosja odmawia udostępnienia, Federacja Rosyjska odmawia udostępnienia akt sprawy, to nic jej się nie dzieje. Jak Polska odmawia udostępnienia akt sprawy, zostaje natychmiast ukarana, mimo że Trybunał nie wie, co naprawdę my zrobiliśmy w tej sprawie. No po prostu słaby ma mniejsze szanse i to trzeba sobie wreszcie w oczy powiedzieć. Ale może po prostu państwa zajmują się dzisiaj wojną na wschodzie i innymi sprawami i po prostu... Wojna na wschodzie to jest między innymi, nawiązuje wprost do tego, co się działo tam. Przecież żąda się od nas, żebyśmy przestrzegali wszystkich praw w stosunku do osób, które ich nie przestrzegają w ogóle. Zostają zamordowani cywile na pokładach samolotu World Trade Center, giną marynarze na pokładzie USS Cole, zostaje wysadzona ambasada Stanów Zjednoczonych w Jemenie. I to są, giną ludzie zupełnie przypadkowi, tak? I my mamy do nich stosować nadzwyczajne środki, mamy non-violence, żadnej przemocy, głaskać po główkach, a oni nas mają mordować. Jak ostatni przykład zarżnięcia, brzydko mówię, biednych koptów, którzy nic nie zrobili złego. Z ludźmi, którzy postępują w ten sposób, trzeba się bronić przed nimi, a nie głaskać po głowach. I to musi w końcu ktoś zrozumieć. Jeżeli będzie tak, no to my musimy się liczyć z tym, że za chwilę z Polski się kogoś porwie i zamorduje. I będziemy wtedy dopiero mądrzy, tak? No ale chcieliśmy mieć Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tak, ale to ten mamy. Trybunał powinien orzekać z namysłem, powinien poznać akta polskiej sprawy. Polska nie odmówiła, podkreślam, udostępnienia, tylko chciała udostępnić tak, aby ta wiedza nie przeciekła do terrorystów. Panie mecenasie, jak to możliwe, by w demokratycznym państwie prawa działy się takie rzeczy? A pytam o pedofila i mordercę Henryka Z., który siedzi długo w więzieniu. Wszyscy, którzy go badają, mówią, że on nie rokuje kompletnie, a potem sobie po prostu wychodzi, bo sąd nie jest w stanie wyegzekwować od biegłego jego opinii. Bo biegłemu się nie płaci przyzwoicie. Biegłemu się płaci za taką opinię 300 czy 400 zł. Gdyby mu zapłacono 5 tysięcy, ta opinia byłaby... Tylko i wyłącznie pieniędzy? Tak, takie są to pieniądze. Bo biegły wtedy przesunął inne zajęcia, prywatny gabinet by odsunął, zrobiłby inne rzeczy, tylko by pracował dla sądu. W najważniejszych sprawach, najtrudniejszych, pieniądze nie powinny być problemem. Jeśli chcemy mieć opinię w ciągu 2 miesięcy, powiedzmy, bardzo trudnej sprawie, to mówimy biegłemu, proszę pana, wynagrodzenie będzie nosiło maksymalnie tyle. A nie można mu więcej zapłacić? Nie, bo takie są stawki urzędowe. Nikt nie chce być biegłym, proszę wziąć to pod uwagę. Nikt nie chce być lekarzem sądowym, bo to są groszowe stawki, a odpowiedzialność kolosalna. No dobrze, to kiepsko to wygląda z tego, co pan mówi. Chciałam także pana zapytać o sprawę Romana Polańskiego. My nie chcemy wydać Romana Polańskiego Amerykanom i zrobimy, mam wrażenie, wszystko, szczególnie śledczy w Polsce, żeby tego nie zrobić. Teraz jest wersja, że powołają się śledczy na względy humanitarne, bo reżyser ma 81 lat. To jest, to tak się dzieje w demokratycznym państwie prawa? To znaczy, w demokratycznym państwie prawa każde państwo ma prawo odmówić wydania swojego obywatela. W Polsce to też istnieje i są granice, kiedy się odmawia wydania, kiedy nie. Proszę pamiętać, że w Polsce to przestępstwo się dawno przedawniło. W Polsce Roman Polański nie byłby już sądzony. My nie możemy zgadzać się na to, że na taki dyktat, że nasz obywatel będzie traktowany gorzej niż u nas w kraju, bo jeżeli ja popełnię przestępstwo za granicą i w Polsce, będę odpowiadał i za granicą i w Polsce. Jeżeli w Polsce czyn się przedawnia,
to już nie odpowiadam. I to samo dotyczy pana Romana Polańskiego. Może jest obywatelem Polski. Przedawnił się, bo uciekam przed wymiarem sprawiedliwości. Tak, tylko od że my wszyscy mówimy o sprawiedliwym procesie, a wiemy, dlaczego Roman Polański się stamtąd uwolnił, powiedzmy, uciekł po prostu wprost przed tym, co mu groziło. Niestety, ja krytykuję system amerykański wymiaru sprawiedliwości od zawsze, bo uważam, że jest systemem niestety chorym. Za dużo uznaniowości, za mało gwarancji. Polski system prawny, kontynentalny w ogóle, europejski, jest o wiele bardziej sprawiedliwy. Ale Amerykanie tak sobie wybrali, to jest ich kraj i mają prawo do tego. Natomiast my mamy jako Polacy prawo do własnej oceny. Dziękuję bardzo za rozmowę. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jeżeli bardzo wolno. Proszę. Chciałbym, żebyśmy podjęli tutaj wszyscy wspólnie apel o to, żeby zatrzymać rzeź w polskich lasach. To, co się dzieje w lasach polskich. Lasy są wycinane w tej chwili straszliwie. Proszę, ja jeżdżę po Polsce. Gdziekolwiek jadę, to widzę zręby zupełne. A to jest rzeź polskich lasów? Może tak. To są po prostu takie regularne, potrzebne wycinki, przycinki? Nie, polski Sejm uchwalił kontrybucję nałożoną na lasy, że lasy muszą co roku przekazywać do budżetu setki milionów złotych. Dobrze, to uznajmy, że to jest może materiał dla reportera, panie mecenasie. Tak, ale również, żebyście państwo jako dziennikarze to podjęli, bo bez waszego wsparcia nic nie osiągniemy. Dobrze, to był apel o zaprzestanie rzeź lasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.